Z
těch sítí, že nie tylko ci, którzy polegli, ale na przykład dowódcy powstania warszawskiego, którzy zmarli śmiercią naturalną, są wymienieni z nazwisk i jest dodana niewielka grupa kilku osób, które swoją działalnością pokierały, nawiązywały do powstania warszawskiego. Między tymi osobami jest ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźcy, pan Kaczorowski i pan prezydent Lech Kaczyński. Apel w uzgodnionej formie zostanie odczytany 1 sierpnia podczas uroczystości w Warszawie. Marszałek Sejmu zapoznał się z raportem ekspertów do spraw Trybunału Konstytucyjnego. W tym tygodniu dokument ma być przekazany najważniejszym instytucjom państwa, poinformował na jednym z portali społecznościowych marszałek Marek Kuchciński. Rozwiązania wypracowane przez zespół ekspertów mają pomóc w rozwiązaniu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego i usprawnić jego funkcjonowanie. W przyszłości propozycje zespołu mogą pomóc w powstaniu kompleksowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Raport ekspertów ma zawierać propozycje o charakterze ustrojowym. Nie jest to gotowy projekt, mówi poseł i profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maria. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.
na Wielkiej Czystki, budując nowe społeczeństwo sowieckie. Najważniejsza jest prawda. A w naszym dzienniku rozmowa z nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, doktorem Jarosławem Szarkiem. Mieć odwagę sprzeciwu. Jeśli polityk naprawdę chce służyć ludziom i nie może głosować przeciwko życiu. W naszym dzienniku wyjątkowy wywiad z Mary Wagner, kanadyjską obrończynią życia. Orędzia Anioła Stróża Polski. Czy chcemy być narodem prawdziwie wolnym? Od kogo to zależy? W naszym dzienniku kolejne orędzie. Oczy całego katolickiego świata zwrócone na Polskę. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem kardynałem Stanisławem Leuką z Watykanu, a także kolorowe kartki pamiątkowe dla pielgrzymów Wszechświatowych Dni Młodzieży i dla każdego z nas. No to wydane problemy, temat artykuły w codziennej prasy polskiej. 24 minut po godzinie 2, teraz fragment audycji aktualności dnia i rozmowa z panem profesorem Mieczysławem Rybą. Proszę o wyjście, nas pan profesor Mieczysław Ryba. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, przed chwileczką słyszeliśmy, pan minister Błaszczak uspokajał, mówił, że służby są przygotowane, też wspominał o tej polityce, jeżeli chodzi o imigrantów. No, my jesteśmy przed bardzo wielkim, ważnym wydarzeniem. Ogromnie cieszymy się, że możemy też przyjąć młodych z całego świata w Krakowie, że już od, myślę, tygodnia całego są w Polsce, w różnych miejscach. Jak pan ocenia to, co dzieje się w Niemczech, bo Europa z niepokojem przygląda się atakom terrorystycznym, do których doszło w ciągu minionego tygodnia w Niemczech. Wczoraj Ansbach za zamachową bladą, w którym 12 osób odniosło rany, a sam zamachowiec zginął się w miejscu, prawda? Kolejne przypadki. Jak pan to ocenia, bo są tacy, którzy mówią zminimalizować, uspokoić, oswoić, czyli o tym, jak niemieccy politycy i media próbują w obliczu zamachów oszukać obywateli. Obywatele też zaczynają myśleć, czy coś im grozi, w jaki sposób odnosić się do polityki proponowanej przez Unię Europejską, czy przez konkretne kraje. Tu mamy na myśli panią Angelę Merkel i rząd niemiecki. Tu się ścierają dwa zjawiska. Z jednej strony rośnie strach, czyli terror. Pamiętajmy o tym, że celem tych zamachów jest właśnie wywołanie poczucia strachu. Stąd to okrucieństwo. To okrucieństwo w postaci tego, że mamy zamachy samobójcze, a także, że używa się na przykład takich narzędzi jak siekiera czy maczeta. To jeśli sobie wyobrazimy skutki takiego ataku, nawet w sensie takim wizerunkowym, no to naprawdę jest się czego bać. A jeśli bierzemy pod uwagę świat polityki, który zabrnął i realizuje z konsekwencją, szaleńczą konsekwencją politykę multikulturalizmu, to stara się jak gdyby bronić, bo wie, że ocena wyborców może być niezwykle ostra, więc ta obrona nie polega na tym, że się zaczerwuje tę rzeczywistość. Jeszcze wczoraj wieczorem mówiono, że to wybuch gazu przed restauracją nie spowodował takie, a nie inne skutki, a nie zamach. Widzimy, że jednak to zamach. To jest rzeczywistość, te dwa światy się ścierają. To znaczy, wydaje się, że już rządzącym i tej polityce medialnej rządzących, szczególnie w Niemczech, już mało kto wierzy, bo wiemy o tym, że te nastroje strachu, a zarazem oburzenia rosną. I to w jakiś sposób musi znaleźć ujście. Daj Boże, że to znajdzie ujście tylko i wyłącznie przy urnach wyborczych. To znaczy, że wyborcy w jakiś sposób będą starali się emocjonalnie odreagować się taką, a nie inną politykę, a nie że zacznie się ustalać o przemocy. Pamiętajmy, że tych imigrantów, nie mówimy tylko o uchodźcach syryjskich, tych najnowszych, ale imigrantów tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat jest naprawdę dużo. A jeśli to napięcie by się, ta eskalacja przemocy by się nasiliła, no to wtedy już trudno sobie wyobrazić, jak daleko mogłyby być posunięte te konsekwencje. Jasno można stwierdzić, w moim przekonaniu, że polityka multikulti bankrutuje na naszych oczach. I to nie tylko w Francji, bo zawsze mówiono, że to Francja robi ten problem, ale nawet w Niemczech, rzekomo radzących sobie od strony takich działania służb. Niemcy, które nie uczestniczyły specjalnie w działaniach militarnych przeciwko Arabom w różnych częściach świata, więc nie byłoby prostego powodu, żeby ich atakować. A jednak to się dzieje. Właśnie pytanie, bo nawet kanclerz Angela Merkel mówi, że z bólem też łączy się w bólu z osobami pochodzącymi swoich bliskich, ale pyta się, jak to się dzieje, tak? Czy to sprawca, czy sprawcy się radykalizują, czy to rzeczywiście my nie spoczniemy, tak? Dopóki nie dowiemy się precyzyjnie, w jaki sposób zradykalizował się sprawca. No bo takie rzeczy mogą się zdarzać co chwilę. To ci ludzie, którzy od jakiegoś czasu są w Niemczech, Francji, w Europie Zachodniej, jak to nie chcemy sobie smuć, czy pisać scenariusze, które mogą się wydarzyć. Ale no, jak sobie z tym wziąć się poradzić, bo policja cały czas, no tak we Francji, tak w Niemczech, no nie spoczniemy, wszyscy możecie czuć się bezpiecznie, my wszystko zrobimy, no ale widzimy, że... To jest zapieranie rzeczywistości, bo i to cały świat islamski się radykalizuje. Proszę zauważyć, że te zamachy, które są w Europie, to są nieporównywalnie mniejsze od tych, które się dzieją w Kabulu, w Bagdadzie, w Syrii, prawda, w Egipcie, w Tunezji i innych tych krajach, które nas tam nie dotyka, bo to daleko, ale tam po prostu ten radykalizm postępuje. No, ale widzicie, dziesiątki ludzi, prawda? Dokładnie, a proszę zauważyć, że mówi się, że w kierunku islamizacji zmierza również Turcja, że Hagia Sofia, niedługo znowu zaczną się mody takie właśnie charakterystyczne dla meczetu. Więc to jest zachowanie tych pojedynczych osób czy grup terrorystycznych jest odzwierciedleniem pewnych nastrojów, które się pojawiły w całym obszarze tego świata islamskiego. Oczywiście nie wszyscy tam są przecież terrorystami, ale ja mówię o problemie, który trudno opanować w takiej sytuacji, no bo możemy patrzeć, idą na ulicy jacyś ludzie na wyglądzie, prawda, czy Bliskiego Wschodu, czy Północnej Afryki i pytanie, który z nich jest terrorystą. Tego nie da się opanować. W związku z czym to jest, i to jasno trzeba o tym powiedzieć, skutek polityki multikulturalnej, która miała na celu zmieszanie narodowości, zepchnięcie dużej liczby tych kulturowo dalekich ludów w obszar kultury europejskiej, zmieszanie i na bazie liberalizmu stworzenie takiej partii. Oczywiście to się nie udało i mamy do czynienia z tym wzrostem agresji. A wiecie, pan, jak to jest, bo w planie jest różnego rodzaju podział, tak? Terytorium islamu, terytorium wojny, zgody, spokoju. No ale w praktyce, gdy myślimy o tym, że na terytorium Unii Europejskiej żyje co najmniej kilkanaście milionów wyznawców islamu, i teraz w praktyce sprowadza się to, że prawdziwy znawca islamu tylko teoretycznie może wyznawać zasady, akceptować prawa, zwyczaje państwa, do którego wyemigrował. Ale długofalowo, tak, z jakichś takich najgłębszych pobudek powinien dążyć do opanowania tych miejsc państw zachodu, które żyje, czyli traktować je jako terytorium dżihadu, by ostatecznie przekształcić je terytorium islamu, czyli ustanowić kalifat Europy. I teraz ci, którzy tak mówią różnego rodzaju, czy publicyści, czy ci, którzy no, pytani są, próbują rozeznać to, że ci, którzy temu zaprzeczają, są albo ślepi, albo naiwni, albo po prostu niemądrzy, bo fakty też mówią same za siebie. Ale to się liczy z faktami, bo jest rządy utopii mamy, a nie rządy prawdy czy rzeczywistości, więc uwierzono, wymyślono sobie pewną utopię i on się konsekwentnie realizuje, że boli. Trudno
no, pewnie tam sobie ci ideologię myślą, no cóż, na początku ileś ofiar musi być, a tworzymy jakieś idealne społeczeństwo, nową multikulturalną Europę. Wszystkie te utopie, które do tej pory były, mówię, jakieś ofiary muszą być, no, utopia jest ważniejsza, raj na ziemi budujemy, to są bzdury. Natomiast problem, jeśli bierzemy pod uwagę te społeczności napływowe, on wzrasta ze względu na ilość tych ludzi. To znaczy, nawet nie terror jest głównym problemem w dłuższej perspektywie czasu, tylko te wydzielone strefy nie integrujące się dzielnic, poszczególnych miast, szczególnie dużych miast, gdzie praktycznie wstępu nie ma ani policja, ani służby jakieś państwowe, gdzie rządzi coś w rodzaju prawa szariatu. I w tych siedliskach też ten terror może się skryć, może się rozwijać, może się agitować. No a przede wszystkim mamy do czynienia z napięciami społecznymi między tymi społecznościami europejskimi, a tymi ludami napływowymi. To są, nie są rzeczy ani dziwne, bo to, co dzisiaj się dzieje, przecież o tym mówiliśmy niejednokrotnie, na różne sposoby. Były ostrzeżenia, jeśli bierzemy pod uwagę nowy napływ imigrantów, to kraje środkowoeuropejskie, Polska, Węgry, bardzo mocno wskazywały na te problemy. Mówiono, że problem jest w Polsce i Węgrzech, a nie problem jest w umysłach ludzi zachodu czy przywódców takich jak Angela Merkel. Stąd proszę zauważyć, mówi się w Polsce o braku wolności słowa na zachodzie, mówi się o prawie dyktaturze putinowskiej, mówi się o braku demokracji. Przy czym, jeśli zobaczymy, jak relacjonowane są te wypadki związane z zamachami terrorystycznymi, no to dyktatura tej poprawności politycznej, dyktatura tego relatywizmu, czy dyktatura multikulti jest tak duża i zarządzanie całą tą przestrzenią medialną przez rządy tak niewiarygodne, że naprawdę no, mówienie czy wmawianie krajom środkowoeuropejskim braku wolności słowa no, wykrawa o jakąś ironię. Panie profesorze, jeszcze sprawa Turcja. Turcja no, niejako Europie miała pomóc w tej polityce azylowej, czy imigrantów, jeżeli chodzi o imigrantów, sami chyba w obozach mają powyżej 2,5 miliona ludzi, którzy uciekają z miejsc, ze swoich domów, z Bliskiego Wschodu. No i teraz, no, dziś przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker mówił, że nawet w takiej długofalowej perspektywie Turcja nie ma szans w najbliższym czasie zostać członkiem Unii Europejskiej. Nie wiem, jak to się odbije, jeżeli chodzi o Turcję. Sama Turcja przeżywa, prawda, kryzys po próbie wojskowego zamachu 15 lipca, to nawet niewyobrażalne. Kilkanaście tysięcy ludzi zatrzymanych, tak? I teraz, jak pan myśli, jak ta sytuacja też wpłynie na to, co dzieje się w Europie i na rozwiązywanie problemów, w których no, Turcja miała pomóc Europie, Unii Europejskiej? No, Turcja miała coś w rodzaju rynku, coś w rodzaju takiego kurta, który popuszczała lub domykała te strumień uchodźców, które się pojawiają na gruncie europejskim. Ta umowa ostatnia z Turcją, kazając podpisywana na kolana, bo pamiętajmy, że Angela Merkel wziąć miała łzy w oczach, kiedy prosiła Erdogana o jakieś zatrzymanie tej fali. No i tam nieco zatrzymano tę falę, ale kiedy będziemy mieć do czynienia z takim ostracyzmem, z odrzuceniem starań tureckich, czy związanych z polityką swobodnego przemieszczania się, bo to oni o to też zabiegają, czy też perspektywy wejścia do Unii Europejskiej, to mogą znowu spuścić tę falę uchodźców. I teraz pytanie, jak zareaguje Europa? Powie, że nie wpuszcza, a jak to się ma do ich dotychczasowych praktyk, czy dotychczasowej ideologii. Więc proszę zwrócić uwagę, jak bardzo Europa jest zakładnikiem też polityki tureckiej, a sama Turcja po tym nieudanym puczu sama schodzi na drogę bardziej radykalną, islamską, dyktatorską. Ta polityka po prostu zachodu, mówimy zachodu w postaci Brukseli, Berlina i Paryża, ta polityka się nie otrzyma kupy. Proszę zwrócić uwagę, że jakoś widzą to, co zobaczyli to Brytyjczycy, bo to ich ten Brexit, to ich wyjście z Unii, no jest jakąś próbą ucieczki w przód, tak? Oni diagnozowali skalę problemu i zarazem skalę no, tego chaosu, który wdał się w politykę europejską i próbują porządkować sobie sprawy wedle tego, nie co powie Bruksela, ale wedle tego, jak oni widzą rzeczywistość. To nie jest przypadek, ten wynik głosowania nie jest przypadkiem, on najlepiej ilustruje stan rzeczy w skali Unii. Bardzo różne rzeczy mogą się dziać. Pamiętajmy, że najbardziej prawdopodobny skutek to dojście do władzy lub dojście do wpływu na wiek spraw publicznych partii takich bardziej radykalnych, antyislamskich w Europie, czy we Francji, czy w Holandii, czy być może w Austrii niedługo, bo będą wybory prezydenckie powtórzone, czy w Niemczech. I to zupełnie może zmienić jak gdyby stan relacji wzajemnych w Unii, a zarazem radykalnie przemienić te relacje świata zachodu ze światem islamskim. Bardzo dziękuję. Zakomentarz za rozmowę. Szczęść Boże Państwu. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Naszym gościem był profesor Mieczysław Ryba. Rozmawiał ojciec Grzegorz Molitor. 21 minut trzecia. Zapraszam na modlitwę. Modlitwę różańcową. Rozważę spędzimy tajemnicę zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Modlitwę ofiarujemy w intencji Ojca Świętego, jego pielgrzymki do Polski, światowej młodzieży, na wszystkich uczestników. Modlimy się o owoce tego pielgrzymowania, o bezpieczeństwo. Modlimy się także o pokój na świecie. W intencji naszej ojczyzny, rządzących. Prosimy we wszystkich intencjach modlących się z nami, w intencjach, które mają Państwo w swoich sercach, w intencjach, które przedstawiają Państwo także nam do modlitwy, których obiecaliśmy modlitwę. Chciałbym modlić się także za świętej pamięci Heliny Kosowską. Mamy naszych studentów, która wczoraj odeszła do wieczności. Modlimy się także w intencji Radia Maria, dzieł przy nim powstałych. A także w intencjach przekazanych o łaski potrzebne dla Emilii Czyryca, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marianny Grudzińskiej, o zdrowie dla Zofii Komperda, Bronisławy Mąka i całej rodziny, za dusze wszystkie cierpiące, modli się Rozalia Grąska. Modlimy się także oczywiście za wszystkich ofiarodawców Radia Maria. Później jeszcze przynajmniej kilka nazwisk wymienię. A Państwa zapraszam już do modlitwy na antenie 011 48 56, 655 23 33 oraz 655 23 66. Cyganki tam do sądu, bo FKO spadek na altra ziemi, jutro będzie postanowienie wyroku sądu. Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Polećmy wszystkie intencje Ojca Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas odstawiaj. Maryjo, Wielka Ewangelizacja, prosz nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Amen. Święty Janie Paweł II, módl się za nami. Za zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wieku i stanie Twoje im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za modlitwę i dziękuję także za ofiarę. Dziękujemy za wielorakie wsparcie, jakim darzą Państwo Radio Maria i dzieła przy nim powstałe. W Kanadzie Radio Maria i jego dzieła wspieramy w sposób następujący. Czeki bankowe albo Money Orders wypisujemy na Radio Maria. Kopertę adresujemy Radio Maria, 511 Maple Grove Drive, Unit 19, PO Box 61047, Oakville, Ontario, L6J7P5. Wsparcia Radio Maria można dokonać także w każdym oddziale St. Stanislaus, St. Casimir Polish Parishes Credit Union. Za każde życzliwe wsparcie Radio Maria i jego dzieł składamy serdeczne bukapłać. Czyli radiosłuchacze, którzy swoimi dobrowolnymi ofiarami wspierają to dzieło. Za chwilę podam Państwu informacje dotyczące sposobu.
zaproszenie. Konferencja Polskich Księży na wschodnim Kanadzie serdecznie zaprasza całą Polonię na doroczną pielgrzymkę Polonii do sanktuarium męczenników kanadyjskich Wigland, która odbędzie się w niedzielę 14 sierpnia. Oczywiście uroczystością przewodniczy będzie ksiądz biskup Stanisław Gąbecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. I prosimy, aby organizacje parafialne z chorągwiami ustawiły się na wzgórzu i gotowe były do procesji o godzinie 11.15. A program uroczystości opustowych o 9.00, 14 sierpnia spowiedź, 10.30 różaniec, 11.15 wejście pielgrzymki kieszeń, 11.30 uroczystość święta opustowa i godzina 15 nabożeństwo eucharystyczne. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Życzę dobrego wtorku, 26 dzień lipca, a więc rodziców Najświętszej Marii Panny, Joachima i Anny, niech stawiają się za nami. A na wszystko, co przed nami, niech nam błogosławi dobry i kochający Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości i pokoju Chrystusa. Życzę dobrej i spokojnej nocy. A na koniec jeszcze hymn Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. One rozpoczynają się już dzisiaj, a hymn zabrzmi dla nas w wersji białoruskiej. 25 lat temu święty Jan Paweł II po raz pierwszy przewodniczył Światowym Dniom Młodzieży na jasnej górze, gdy mogła w nich uczestniczyć młodzież ze wschodu, z tej Europy, która do tej pory była za żelazną kurtyną. Państwo, Radio Maria, jest trzecia. Witamy Państwa, bardzo ciepło, bardzo serdecznie tą nocną porą i zachęcamy do pozostania razem z Radiem Maria.